Panie Marszałku, Wysoka Izbo, stoimy o krok od przełomu w dziejach najnowszych Rzeczpospolitej Polskiej. Przełom polegać może na zanegowaniu fundamentalnej zasady prawnoustrojowej, która jest podstawą życia politycznego w III RP, a zasadę tę zdiagnozował, sformułował należycie klasyk z naszej współczesności, pan redaktor Stanisław Michalkiewicz. Brzmi ona: my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. I tak się to kręci. Pytanie zatem, czy nastąpi przełom. Wprawdzie posadzić wielkiego szpitalnika Dworczyka za wybory kopertowe, no to jest jak Al Capone za podatki. Oczywiście nic w historii nie powtarza się jeden do jednego. Historia zawsze wraca już nie jako dramat, jako farsa. Tutaj mieliśmy farsę. Gang Olsena organizuje wybory. Ale są sprawy poważne i ja z pełną powagą apeluję zwłaszcza do was, czcigodni posłowie, koleżanki i koledzy, którzyście nie zasiadali w Wysokiej Izbie w tych latach grozy i groteski w tej poprzedniej dziewiątej kadencji. Wy, którzyście z czystą kartą przystąpili do pracy dla ojczyzny w kadencji dziesiątej i nie macie na waszym koncie, na waszym sumieniu ćwierć miliona zgonów nadmiarowych, nie macie milionów rodaków zamkniętych do aresztów domowych, zwanych kwarantanną, nie macie na koncie ruiny polskiej przedsiębiorczości pod pretekstem walki z mniemaną pandemią. Dobra psu i mucha, zacznijmy od wyborów kopertowych, ale niech się na tym nie kończy. Zwłaszcza wy, którzy nie braliście udziału w tej zbrodni na narodzie polskim. Zaangażujcie się żywo w pracę w tej komisji i wszystkich następnych. Mam nadzieję, że może jeszcze państwo polskie wróci. Dziękuję, panie marszałku.